Państwa zobaczą, już kończy się dzisiaj ostatni dzień festiwalu w Muranowie, tam daleko za Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Pojedziemy Marszałkowską tutaj systemem starego tramwaju. Stary tramwaj, stara wiara. 2000 lat, stary papież. 2000 lat. System moherowy, nie ma świadków Jehowy. No tutaj wiecie Państwo, ten dworzec centralny, Warszawa centralna, Warszawa Śródmieście, ten, no on jest dość. Mohery do śmietniczki bardzo chętnie mają kontakt ze śmietniczką, proszę Państwa. I chętnie to by Nowy Testament wyrzucili, Biblię, tak jak Państwo słyszeliście historię prawdziwą, że tam nawet ten cokół widać, że pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, wtedy, gdy w Pałacu Kultury Stalina i Lenina były międzynarodowe targi książki i ludzie okupili się bardzo, okupili się znacznie, to gdy ktoś z Gedeonitów stał i rozdawał chrześcijańskie pismo greckie, a więc Pismo Święte w sumie, no to brali i do śmietnika wyrzucali. Także, proszę Państwa, system moherowych beretów w Warszawie, to to nic takiego, żeby oni się wzięli do roboty, aby czytać Pismo Święte, aby studiować i wprowadzać czyn, bo przynajmniej Pismo Święte uczy równości, że żeby ludzie się nie dzielili, a ludzie się dzielą. Dzisiaj będziemy mieli zakończenie 13. festiwalu żydowskich filmów niezależnych w Muranowie. Tak przyjrzymy się troszeczkę, ja już zauważyłam, wchodząc od razu, że te nasze kochane żydóweczki, one chciałyby ciebie tak osaczyć, żeby zapanować jakby nad tobą, żeby pokazać, że one tu rządzą, a przecież one już żadnej religii nie reprezentują, nie prezentują nic, no bo w roku 70 religia zgasła, teokracja zgasła. Prawdziwa czy fałszywa, wiadomo, że była prawdziwa, a na psy zeszli. Wiadomo, że była prawdziwa. Warszawa Śródmieście. No to wiecie Państwo, w tym systemie żydowskim działo się i stało się bardzo źle, że przecież też i Jezusa zabili Żyda. Żydzi zabili Żyda. Potem przeszło to na linię mysią i też tylko różańce klepią. Nic innego. Słowa Bożego nie ma, szacunku dla Słowa Bożego nie ma. Nie ma też równości. A to docent habilitowany. Docent, no mówię. Docent habilitowany, a to taki, a to siaki. No, a tutaj będziemy mieli paradę 3 czerwca, gdzie Państwo dużo haseł zobaczą, usłyszą, że wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy równi, no bo chociaż może no, Bóg dopuszcza do różnych sytuacji, chociaż z tego pułapu, z tego poziomu zobaczymy i dowiemy się. Przypomnimy sobie sami też, bo to jako edukacyjny kanał, to i dla nas też, że wszyscy jesteśmy równi, pocieszając się, ugruntowując się w przekonaniu, że ludzie, skoro pochodzą od Adama i Ewy, od pierwszych ludzi, to wszyscy jesteśmy równi i nie powinno się dzielić, proszę Państwa, ludzi, szatkować jakby, no bo to wiadomo, czyja to robota. Janek Witek mówił, że tam gdzie ci Żydzi nie pojawią się, to wszystko doprowadzą do ruiny, a że potem ich nie ma. Na temat równości i nierówności będziemy ostatnio mówić bardzo dużo. Ostatnio, czyli na przełomie, proszę Państwa, maja i czerwca. Zapraszamy. Kończy się, proszę Państwa, festiwal 13. Międzynarodowy filmów o tematyce żydowskiej w Muranowie, tam na przez pola, jak pójdziemy na skróty i zacznie się 3 czerwca parada równości, że wszyscy jesteśmy równi, bo jak myśmy tu głosili przed stanem wojennym, miałam tutaj teren i po stanie wojennym, w systemie moherowym, gdzie nie ma świadków Jehowy, Aleje Jerozolimskie 47, Aleje Jerozolimskie 49, 51 i tak dalej, 53. To był mój teren, ja te wszystkie domy znam, one są wielkie, ogromne, wewnątrz są też pod strychami przejścia i trzeba było uważać, żeby kto nie zaatakował, bo Jezus powiedział, że skoro mnie prześladowali i was prześladować będą, jeżeli moje słowo zachowali i wasze zachowają, a wszystko to robią też, jeśli co nie, z nienawiści do mnie. No. Żydzi zabili swojego ziomka Siema. Czy Państwo myślicie, że
w tym układzie watykańsko-żydowskim albo odwrotnie, to jest słodko, jest wesoło. Trzeba się poważnie zastanowić, proszę Państwa, nad tym wszystkim, czy naprawdę zależy tym systemom religijnym, tym systemom ateistyczno-religijnym, czy religijno-ateistycznym, bo zdaje się, że ku ateizmowi to wszystko prowadzi. To ludzie są równi, czy traktowani po Bożemu? No coś nie bardzo. No i te banki oszustystyczne, proszę Państwa, które się gdzieś tam aż pod Wrocław, Łódź, Wrocław ku Jerozolimie, bo chciałam Jerozolimie powiedzieć, Jeruzalem, przesunęły. Czy to jest uczciwe, żeby brać 2-3 razy tyle pieniędzy od ludzi? Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM w Rokoncika, Barbie Baby Langstrumetra. Zapraszamy.